Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy z tej strony, chemik i jak możecie słyszeć oraz pewnie widzieć, troszeczkę mnie przeziębienie złapało, ale nie poddajemy się i tworzymy dla Was kolejne polecane zestawy komputerowe na miesiąc grudzień. Tym razem uderzam w budżet 4000 zł. Tak więc oglądajcie do końca. No dobrze, moi drodzy, tradycyjnie zaczynamy od procesora. Postawiłem tutaj w niewygórowanym budżecie, jakim są 4000 zł na AMD. AMD Ryzen 55600. Sześciorozmiowa konstrukcja 12-wątkowa z dużą ilością cache'u. No, procesor jest fajnie wyceniony, tym bardziej, że teraz mamy na niego promocję, a dodatkowo jeszcze do niego zgarniacie grę Uncharted Legacy of Thieves Collection, która jest naprawdę mega spokojną, Więc to też troszeczkę przeważyło na tym, że padło na AMD, a nie Intela. Wiem, że M4 to jest troszeczkę martwa. Platforma, bo nie będzie na niej już nowych procesorów, natomiast LGA1700 jest bardziej rozwojowe, natomiast sami dobrze wiecie, że prędzej zmienicie pewnie kartę graficzną, aniżeli sam procesor w obrębie danej platformy. Dlatego właśnie postawiłem na AMD Ryzen 55600, które to jak najbardziej jest nadal bardzo wydajnym procesorem pod nowoczesne gry komputerowe i w zupełności sobie poradzi z kartą graficzną, którą tutaj dzisiaj mam dla Was w zestawieniu, ale o tym na samym końcu. Natomiast teraz jeszcze chwila dla partnera kanału. Partnerem kanału jest oczywiście Instant Gaming, który to oferuje w bardzo konkurencyjnych cenach. Do różnego rodzaju gry na wasze pc czy też konsole. Link do Instant Gaming macie oczywiście w opisie tego materiału, więc gorąco zachęcam i zapraszam do sprawdzenia linku. Natomiast z racji, że mamy święta, no to też od Instant Gaming możecie wygrać właśnie gamingowego Beceta. Także tym bardziej warto wpaść do opisu, bo tam macie wszystkie niezbędne informacje. Ale to nie wszystko, bo też wraz z Instant Gaming dla moich widzów jest giveaway. Tak więc wpadajcie na Instant Gaming, bo warto zdecydowanie, gdzie naprawdę jest dużo fajnych rzeczy do zgarnięcia. A i po prostu też warto na coś oszczędzać, kupując tanie gry. Na wasze PC bądź konsole. A teraz lecimy do płyty głównej. Postawiłem na ASRocka Fatality B450 Gaming K4 w kwocie 479 zł. Wiem, że B450, fajnie byłoby B550, natomiast budżet na to nie pozwolił. Ale mam za to pełnego atx z niezłą sekcją zasilania, chłodzoną całe szczęście. E, tutaj jest na pewno na duży plus, trzeba zaliczyć dość dużą ilość usb ków Na tyle mamy podstawową dźwiękówkę, ale w tym budżecie nie spodziewałem się niczego więcej. Mamy delikatne podświetlenie let na samym płycie głównej mamy dwa złącza M2, co jest oczywiście bardzo dużą pochwałą dla Asrocka, bo w tych no już starych płytach B450 nie zawsze było to takie oczywiste, że mamy dwa złącza M2, a tutaj takowe są, więc będziemy mogli fajnie rozbudować sobie dyskowo nasz PC w przyszłości. Też banki na RAM, więc też możliwość rozbudowy. Ogólnie naprawdę spoko płyta w niewygórowanym budżecie. Pamięci, pamięci Kingston Fury 16GB w dwóch kościach, 3600MHz cl 17 Naprawdę bardzo spoko pamiątki. Najczęściej one występowały też z fajnym potencjałem OC, więc te wartości 3600 17 można pewnie tutaj jeszcze się pobawić. Można coś jeszcze więcej z nich wycisnąć dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników. No ale w kwocie 269 zł to prawdziwa moim zdaniem okazja. Lecimy do dysku. Dysk, no, spodziewany Lexar NM620. W tym budżecie terowy dysk NVMe fajnie, że się zmieścił za 339 zł To też brzmi jak prawdziwa okazja. Bardzo szybki dysk, w zupełności nam wystarczy. Można by wziąć satę, ale po co, skoro jest praktycznie tak samo porównywalna cenowo. Więc tutaj moim zdaniem NVMe zdecydowanie wygrywa. Myślę, że dla widzów oglądających duży mój kanał, dysk dobrze znany. Tak więc nie będę przedłużał i lecimy do zasilacza. Zasilacz Velo 3600 600W, bo wystarczy na 600W do tego zestawu. Za 259 zł, certyfikat 80 plus brąz. Mamy wszystkie kable na stałe. No, to jest SPC Velo. To jest klasyk nad klasykami, no i też bardzo sprawdzona konstrukcja, więc moim zdaniem tutaj nie ma co wybrzydzać. Po prostu brać co jest. To ma służyć długo i bezawaryjnie, a tak też się dzieje w przypadku tych zasilaczy. Obudowa. Obudowa Genesis Iry 505 Black V2. Eee, no, dość tania obudowa, albo droga, że tak to ujmę, bo obudowy dość mocno podrożały. I ogólnie rzecz biorąc, miałem duży problem, żeby zmieścić kartę graficzną do tych tańszych obudów, e, a nie chciałem brać jakiejś obudowy z pleksą, czy obudowy z jednym tylko wentylatorem, bo to jest po prostu masochizm, jeżeli chodzi o składanie komputera w dzisiejszych czasach. E, szkło to szkło, szkło aż tak się nie rysuje, szkło wiem, że można zbić, ale mimo wszystko to się rzadziej zdarza niż e, rysujące się pleksi od dosłownie kurzu. E, sam kiedyś miałem pleksi, więc wiem jak to jest, no nie polecam w każdym razie okna z pleksi. E, tutaj mamy dwa śmigła w całkiem dobrze ofiltrowaną konstrukcję, przewiewną przede wszystkim i całkiem sporą, więc pomieści nam zarówno płytę ATX-ową, jak i też naszą kartę graficzną. Jakby ktoś chciał, to dychę że jest wersja biała, jeżeli czarna mu się nie podoba. No i moi drodzy, teraz czas na kartę graficzną, czyli Radeona RX 6700 od XFX. Naprawdę fajna karciocha, bardzo, bardzo wydajna. W podobnym budżecie otrzymujemy RTX-a 3060, natomiast ta karta jest od niej wydajniejsza. Stąd padło właśnie na tego radona. Jest to dość duża karta, bo trzywentratorowa zajmie dwa sloty w naszym kąpie, natomiast też jest całkiem, całkiem sensownie zrobiona, jeżeli o to chodzi i nie powinna być jakoś przesadnie głośna. Za 1800 zł jest to moim zdaniem jedna z ciekawszych propozycji do kompa w kwocie 4000 zł. No i mamy też fajny duet AMD plus AMD. No i cóż, tak się prezentuje koszyk. To są rzeczy poza kartą graficzną, macie oczywiście też link do koszyka w opisie. Natomiast finalnie wyszło nam tyle. 493 zł za cały zestaw. To uważam za naprawdę dobry wynik. Natomiast moi drodzy, jeżeli materiał się Wam podobał, to niezmiernie mi będzie miło, jeżeli zostawicie łapę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Przepraszam za mój głos, ale jeszcze do końca się nie wykurowałem, a mam nadzieję, że w następnych materiałach mój głos już dojdzie do siebie tak samo jak i ja. Gorąco Was pozdrawiam i jeżeli to oglądacie w Dniu Premiery, to wszystkim życzę wesołych świąt w nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.